Dzień dobry bardzo. Dzisiaj miało nie być filmu, miało już nie być w ogóle filmu w tym tygodniu, ale teraz przeczytałem siedząc pewne komentarze i przez kachę leśną ludkową musicie oglądać teraz ten film o niczym. I nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się działać bez sensu aż 20 minut. Także wszyscy dziękujemy Kasiu. Będziemy sobie tutaj wspólnie cierpieć razem. Trochę też nie chciało mi się już kosić, także... Może nie do końca to przez ciebie. Otóż było skoszone z grubsza. Rzuciliśmy materiał tutaj, trochę to zlaliśmy i sobie teraz tutaj się będzie robić. To było pierwsze koszenie w tym roku i na przykład tutaj nie było koszone, tutaj było trochę, bo brama się źle otwierała. Tutaj było trochę, bo będę tutaj dokończał ten piękny płotek. No i tam, powiedzmy, gdzie łazimy, albo gdzie zaszła taka konieczność. Ale ogólnie to nie jestem fanem koszenia z wielu względów. Główny jest taki, że po prostu zdycham jak koszę. Znalazłem sobie milion wymówek, żeby tego nie robić zbyt często. Na przykład taka, że bioróżnorodność, hello. I w ogóle tak mi się bardziej podoba, takie zarośnięte. Tutaj na razie pszent schowany, bo idą chmury. Oczywiście tu ich nie widać, że są takie ciemne. Ale chyba deszcz mnie dzisiaj uratuje przed dalszą pracą. Słynna jeżówka. Kret się już od niej odczepił. Tu na razie nic nie wylazło. Proszę bardzo. Mieczyki udały się. Nie wiem, czy nie za wcześnie, żeby ogłaszać sukces, ale są tutaj. Pomidorki żyją. Nie podlewane jeszcze ani razu. Cały czas jest tam mokro. Fasola, czekajcie, uwierzcie mi na słowo, że nie widać jej jeszcze, nie chcę się tam podchodzić. Kurde, 20 minut, ja może nie dam rady tak gadać o niczym. Nie musiał oszukiwać. Papryki również żyją. A jakaś taka trochę żółta i ta też, co druga. Ale może to są te żółte właśnie. A te zielone są czerwone, nie? Bo były dwie żółte i dwie czerwone. Mój szczypiorek najlepszy w całym powiecie. Tutaj. Matko, w jednym ujęciu to się może nie udać, jak będzie co chwilę. Tutaj z tych sianych rzeczy na taśmie, no nic nie wzeszło niestety. Będę tu chyba tą grządkę odkrywał i może będzie próba numer 2, albo i nie będzie, zobaczymy. Ale cebulki rosną. Czosnki rosną. Ziemniaki są tam dalej pod słomą, nie chcę mi się już wracać. Tutaj jest wykoszone, bo tutaj sobie siedzimy. Jak nam się nie chce robić i o, proszę, jak jest. No i co, lepiej się siedzi, jak komarów trochę mniej fruwa i tu jeszcze nie wchodzą do ubrania. No, także tego, jak się mają lawendy sadzone w kałuży,
No cóż, normalnie. Jak to stwierdziliśmy wczoraj z Marcelem, co ma urosnąć, to urośnie. Nie ma co się tutaj spuszczać. W sensie, no wiem, no, tutaj było wsiane dużo nasturcji. Dlatego widać tu aż jedną. Tutaj hosta przeniesiona, koło oczka było jej trochę jednak za jasno. Sobie tutaj odżywa powolutku. A propos oczka, czy bajorka. Wiem, że wszyscy lubią mnie oglądać. To sobie trochę pogadam, nie? Dopiero 5 minut, halo. To tak o. Woda się utrzymuje. Wody gruntowe już opadły, a wiem to dlatego, że byłem dzisiaj na dwójce i nie chlupnęło. Także potem potwierdziłem to jeszcze zaglądając do dziury. Wody gruntowe już się obniżyły, a tutaj woda jednak została. Także wielki sukces. Ten poziom jest trochę niższy niż bym chciał, ale nie zapominajmy tutaj o tym, że to pełni jakąś tam funkcję. I ten poziom wody ma się tutaj zmieniać. I jeżeli jest jej tyle, to na razie nie będziemy go doszczelniać ani nic z tym robić, bo jeżeli już bym doszczelniał je gliną, to i tak nie dałbym gliny wyżej niż teraz to lustro wody jest, także nie ma to na razie sensu. Jak to tutaj wszystko wczesną wiosną sadziłem, to poziom wody był dotąd, gdzie tutaj ta niezapominajka rośnie. Bo ona, pamiętam, że jeszcze była troszkę w wodzie. Także idź kumarze, sio. Także tak to wygląda. Jeszcze się wrócimy. Coś jednak kropi po robocie. Kurde, w jednym ujęciu. Pełen profesjonalizm. Otóż tutaj kwiatek z pomocy dla powodzian. O! Znaczy podarowany nam, dziękujemy bardzo. Mrówki sobie go piją. Cholera, rzeczywiście zapomniałem, jak on się nazywa. Strzelamy. Hortensja. Potem zobaczę, czy dobrze strzeliłem, czy nie. W ogóle oczywiście, jak ja kupuję te wszystkie rośliny, to w sklepie patrzę, jak się nazywają. Czytam sobie. O, to lubi rosnąć tu i tu. Podoba mi się, biorę. 3 sekundy później już nie pamiętam, także pokażę je wam, a potem zrobię sobie napisy, co wam pokazuję. Pokazuję wam różowy kwiatek, który lubi rosnąć nad morzem, na piochu i w ogóle. Proszę bardzo, ma tutaj prywatną plażę, rośnie sobie. Już przekwita, ale wygląda zdrowo, także chyba wyżył. Idziemy dalej. Trochę trzęsie. Matko kocha, co ty zrobiłaś? Ja nie mam w sobie tyle, żeby tak 20 minut nawijać. Ja przez całe życie tego nie powiedziałem. Tutaj mamy lawendę posadzoną w kałuży. Drugą lawendę posadzoną w kałuży. Jedne wyglądają lepiej, inne gorzej. Kolejna, kolejna, ale wszystkie żyją na razie. Tu kolejny kwiatek, tym razem o smaku białym. Ten to coś to było, że to niby lubi rosnąć na skalniakach. No tu ma, tu kamienie obok, czyli chyba, że dobrze, nie? No. Mięta. Zawsze tylko w doniczkach. Cholerstwo się tak rozrasta potem, że o, tutaj idzie, były przeprowadzane testy, czy woda gruntowa jeszcze jest wysoko.
chyba że jesteście z jakiegoś tam urzędu, to jest budka dla ptaków. Tutaj jest wykoszony dla pana geodety, który mi oznajmił, że muszę skosić, bo on jest uczulony na pokrzywy. Bo tutaj lubię, jak sobie jest zarośnięte. Wtedy Martynka się tu boi wchodzić. Nie mogę tu jej uciec i sobie tu być. Zostawiłem sobie piękną paproć, która ma wysokość już do pasa. Czy my tam wejdziemy? Wejdziemy. Proszę bardzo, tutaj się włości kończą. Takimi oto rowami, których nie widać, bo nikt ich nie poprawił od lat i bardzo mi się to podoba. Nie ma nic lepszego niż takie zarośnięte rowy, które sobie mogą powoli wodę oddać, a nie, że wszystko tam spłynie, czy cholera wie co. A tak to chociaż jakoś poprawia ten, powiedzmy, mikroklimat wokół. Tutaj miejsce na potencjalny staw. Zastanawiam się, czy wybrać to. Tu woda dalej jeszcze jest. Czy wybrać tamto stworzone przez dziki. A myślę, że pogodzę tę sytuację w ten sposób, żeby nie było im smutno. Że po prostu wykopię taki duży stąd tam. Hehehe. No i co? 11 minut. A tylko ile można gadać o niczym. No tutaj komarów. Dobra, ucieknijmy najpierw. Dobra, uciekłem od tych komarów. Tutaj chciałem wam pokazać powód, dla którego nie kosi się trawnika zbyt wcześnie. No to pewnie wszyscy, co to oglądają, to tu wiedzą. Takie rzeczy. No jakoś trzeba tutaj przedłużać do tych 20 minut. Że jakbym to skosił 2 tygodnie temu, to nic by tutaj takiego nie wyrosło. To są chyba, co, barwinki? Strzelam tutaj. Potem się poprawi napisami. Próbowałem łazić te 20 minut, ale nie da się tak. To może jakbym znał nazwy tych rzeczy, które tutaj powtykałem i posadziłem, i w ogóle gdybym pamiętał o wszystkich, bo chyba kilka pominąłem, to by było trochę łatwiej. Ale nie pamiętam. Nie mam żadnych notatek, nigdy nie mam. No to nie wiem, ile tych minut wyszło, ale to już tyle na dzisiaj. Coś tam sobie jeszcze porobię i nie nagram. Jak będzie coś do pokazania, to będziemy pokazywać, a jak nie ma co pokazać, to nie ma. Zawsze możecie też wejść do naszego Instagrama, na którym jest 9 zdjęć na krzyż, albo na Facebooka, na którym nie ma nic. A jak, Kasiu, nie masz co oglądać, to mogę ci hasło do Netflixa podesłać. I to tyle, nie mam już co zmyślać. Dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że się wynudziliście. I o, jeszcze jest taka playlista. Jak sobie wejdziecie na nasz kanał, to nie playlista, tylko lista po prostu, co oglądają dziki. I tam macie inne, lepsze kanały, które możecie sobie pooglądać. Nawet bym wolał oglądać tamte niż nasz. Także dziękuję za uwagę. Naura. Chodźcie tutaj do kadru. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No nie da się tak gadać 20 minut o niczym.